Mamy wszystko? Tak. Dobra. A, jeszcze bramę trzeba by zamknąć. Zrobiliśmy szybką przerwę pod Warszawą. I po takim krótkim, odświeżającym postoju czas dalej w drogę. Jak na letni wyjazd, to pogoda nie nastraja optymistycznie. Ale jakoś damy radę. Do celu zostało podobno 4 godziny. Dojechaliśmy na miejsce. Jak widać po parkingu tłumów nie ma, także ewidentnie przed sezonem. Oj. Dobra. Jeszcze się cała konstrukcja nie rozleciała. Trzymam drzwi. Ale nie wiem, czy uda mi się tak dojechać na górę. Wczoraj już gdzieś między tutaj dojazdem po samej Mierzei Wiślanej a wypakowywanie wszystkich gratów straciłem siłę do nagrywania dalszego. Poczekajcie chwilę. O, od razu lepiej, jak tak fajnie słoneczko świeci. Co prawda temperatura cały czas jest na niezbyt wysokim poziomie, ale w sumie mnie to tam za bardzo nie przeszkadza. A teraz idziemy do lokalnej latarni morskiej. Już ją tutaj widać, tuż przed nami. Weszliśmy na samą górę latarni. Windy nie było, niestety. I taki mamy widok. Tutaj jakieś anteny bliższego, dalszego zasięgu. Mieszkamy sobie w tym budynku, który teraz tutaj myślę, że widzicie dosyć dobrze. Także jest dość blisko. No i tutaj wam jeszcze pokażę taką panoramę całej okolicy. Tradycyjna żaróweczka. O, tam jest wyjście. Szybka przebieżka po schodach pozwala się bardzo fajnie rozgrzać. Widzicie, już mam kurtkę rozsuniętą. Chociaż warunki termiczne na zewnątrz nie zmieniły się diametralnie. No, ale nie można mieć wszystkiego po zimnej majówce, nie będzie od razu plus 30 przecież. No i jesteśmy chyba przy stani. Nie wiem, bo port, z tego co się orientuję, to jest nad morzem, a my jesteśmy właśnie nad Zalewem Wiślanym. Tutaj w tle widzicie, surfer wypływa. Akurat na brak wiatru dzisiaj nie może narzekać, tam w oddali też nie wiem, na ile jest to widoczne, na materiale pływają jakieś tam malutkie żaglóweczki. No i też grupa innych surferów. Ogólnie widać, że tutaj sezon jeszcze się nie rozpoczął. Po majówce, gdzie większość punktów została otwarta, no to teraz znów zostały zamknięte aż do wakacji. Posłuchajcie tej ciszy i spokoju. Bo właśnie tego chyba najbardziej potrzebowałem z całego wyjazdu. Tak w ogóle idziemy tutaj właśnie bardzo fajnym, nie wiem, teptakiem, szlakiem, który został wyznaczony. Właściwie to jest tutaj połączenie wybrukowanego chodnika i, nie wiem, asfaltowej chyba, drogi dla rowerów.
Także jak widać, da się. Można zrobić zarówno szeroki chodnik, jak i szeroką drogę dla rowerów. Taką, żeby to wszystko było bezpieczne dla wszystkich użytkowników ruchu. No i też ważne, że ten szlak nie jest wyznaczony tylko dla młodego, sprawnego piechura, ale da sobie tutaj radę osoba, która jedzie z wózkiem dziecięcym, da sobie radę dziecko, które dopiero uczy się chodzić, no i da sobie też radę osoba starsza, która musi jakoś tam się wspierać w czasie spaceru. Na ten moment brakuje mi tutaj tylko jakiejś ławeczki, żeby przynajmniej raz na jakiś czas można było sobie klapnąć i chwilę odpocząć. Ale widziałem, że są wyznaczone miejsca, tylko po prostu same ławki jeszcze nie zostały rozstawione. Ale myślę, że to w momencie, gdy będzie się tutaj rozpoczynał sezon turystyczny, no to zostanie naprawione. A tutaj być może ten fragment został dopiero wybudowany, jeszcze zostały jakieś tam materiały budowlane. No i tutaj widzicie, co jakiś czas się pojawiają takie wysepki. Także przypuszczam, że i ławeczki się tutaj wkrótce pojawią. Jeszcze wracając, uznaliśmy, że zahaczymy na szybko o plażę. W sumie nie wiem, czy mnie w ogóle słychać przez ten szum morza i wiatru, ale nie to było moim celem. Chciałem wam pokazać, jak tutaj jest pięknie, a nie prowadzić jakiś długi monolog. Mówiłem wam wczoraj po południu, że jest tutaj fantastycznie, ale dzisiaj chyba jest jeszcze lepiej. Jesteśmy właśnie na plaży przed południem. Mam nadzieję, że w ogóle mnie cokolwiek słychać przy tym wspaniale szumiącym morzu. No i że kamera jako tako daje radę z eliminacją dźwięku wiatru. Ale tego się w tym momencie nie przekonam, to dopiero widzicie, a właściwie słyszycie, oglądając to nagranie. Dzisiaj od rana miało padać, ale jak widać na załączonym obrazku, przynajmniej na ten moment nie zanosi się na jakiekolwiek opady. W związku z tym jeszcze raz podejmujemy próbę dotarcia na drugi koniec tej promenady. Wczorajsza próba zakończyła się kompletnym niepowodzeniem ze względu na to, że najmłodsi uczestnicy wyprawy powiedzieli stanowcze nie. Oczywiście nie było to wyartykułowane w ten sposób, ale po zachowaniu dało się odczuć to, że czas wracać do pokoju, a dzisiaj właśnie w porze południowej drzemki spróbujemy przejść nieco dalej i zobaczymy, na jakim etapie dzisiaj się zakończy.
i dotarliśmy do samego końca tej promenady. Kończy się mniej więcej właśnie w taki sposób. Mamy tutaj jakiś taki budynek, sklep, artykuły monopolowe, najważniejsze i spożywcze. Tutaj jakaś plaża biała u Batorego, tam na dole nie widać za bardzo pewnie. No i normalne wejście, dosyć strome na plażę. Tutaj jeszcze widziałem, że jakieś dwa kutry rybackie stoją. Przynajmniej tak mi się wydaje, że są to kutry rybackie. Jeden jest tutaj, drugi tam kawałek dalej. No i tam już jest znak zakaz wstępu. I po drugiej stronie tego portu następne wejścia na plażę. Także jeżeli ktoś by miał ochotę iść plażą, no to tutaj trzeba wyjść, przejść też wybrukowaną drogą, no i zejść po drugiej stronie. A my wracamy do reszty grupy, która odpoczywa gdzieś tam po środku mniej więcej tego deptaka. Dzisiaj obiadowo wybraliśmy inne miejsce, położone konkretnie naprzeciwko tego co wczoraj. I była to zdecydowanie dobra decyzja. Witam Was w kolejnym dniu. Tym razem jesteśmy w ZOO w Gdańsku. Trening mają codziennie oprócz środy, także no akurat idealnie nie trafiliśmy. Ale dzisiaj będą miały też sprzątanie organizowane. Tak widać, że im potrzebna woda. Pospacerowaliśmy trochę po terenie zoo. W międzyczasie tutaj już foki mają pięknie wymyty swój wybieg. Zobaczcie. Wszystko można powiedzieć, że aż lśni. No i w tym momencie zaczynają się tutaj napełniać zbiornik z wodą. I już tutaj troszkę się zebrało, no i foki tutaj się przeniosły. Szkoda, że akurat dzisiaj nie trafiliśmy na trening. No, można by było popatrzeć, jak współpracują ze swoimi opiekunami. No ale trudno, to też tego nie przewidywałem, że akurat ten jeden dzień, gdzie my uznamy, że warto się wybrać do zoo, to będzie dniem wolnym, powiedzmy, dla zwierząt. W międzyczasie troszkę wzrosła liczba gości w dniu dzisiejszym. Jeśli dobrze pamiętam, to gdy wchodziliśmy, było około 200 osób. A teraz czas wrócić do samochodu, spakować się, zjeść jeszcze gdzieś tutaj w okolicy obiad, bo w sumie pora do tego zachęca. No i wracamy do naszego apartamentu, zobaczymy jeszcze, jakie będą dalsze plany na resztę popołudnia. Po wizycie w zoo obiadowo dzisiaj wszedł taki przybytek. No i znowu było rzeczywiście wszystko bardzo przyjemne, zgodnie z tym, co się pojawiło w różnego rodzaju opiniach, które najpierw czytałem. A korzystając z tego, że już jesteśmy w Sopocie, na dodatek tuż przy molo, to od razu przespacerujemy się też tutaj, pokażemy dzieciom, jak wygląda najbardziej znane molo w kraju. Dopiero co zdążyliśmy wrócić z Sopotu do naszego apartamentu. Oczywiście ja już zostawiłem swoją główną kamerę vlogową w samochodzie, także tutaj próbuję jakimś ziemniakiem nagrać. No bo tak zupełnie nagle straciliśmy prąd. Pierwsza myśl była, że coś z bezpiecznikami. Okazuje się, że nie do końca, bo w budynku całym nie ma zasilania. Zostało tylko oświetlenie awaryjne. A tu jest prawdopodobny sprawca całego zamieszania, zobaczcie. Ktoś miał ewidentnie gorszy dzień w kuchni. Pojawiła się nawet straż graniczna, żeby to jakoś tam zorganizować ruch. Oczywiście jest straż pożarna. Nie wiem, czy to ochotnicy, czy
zawodowcy, ale główne płomienie chyba już są opanowane, no bo widzę, że tutaj chyba już dogaszają. Ale jeszcze przed chwilą tutaj się dymiło całkiem nieźle. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało w tym incydencie. Pierwszy zespół strzelkowy, który przybył na miejsce, to byli ochotnicy tutaj lokalni z Krynicy Morskiej. Pojawili się tutaj bardzo sprawnie. Dopiero później dojechały, zresztą jak sami widzieliście, dwa zespoły strażaków zawodowych. O, na szczęście pomimo braku prądu udało mi się otworzyć drzwi. I tutaj widzicie oświetlenie awaryjne. No niestety ktoś ewidentnie stracił możliwość prowadzenia biznesu chyba w tym sezonie. Nie wiem, czy po takim pożarze uda się na czas przywrócić pełną wartość operacyjną takiego biznesu. A nas dzisiaj czeka prawdopodobnie wieczór przy świecach. Mam nadzieję, że apartament jest w nie wyposażony tak na wszelki wypadek.